Dziś opowiem Wam o słówku dipane. Będzie krótko, zwięźle, jak zwykle. I to słówko jest o tyle ciekawe, że też w śląskim jest rozumiane trochę inaczej niż w niemieckim. Dlatego warto o tym powiedzieć. Na przykład po śląsku chyciłech pana oznacza, że złapałem kapcia, złapałem gumę, przebiłem oponę. I teraz będąc na przykład w drodze, na wyjeździe gdzieś w Niemczech, dzwonilibyśmy po Pannendienst, czyli pomoc drogową, to mówiąc ich habe eine Panne, moglibyśmy się spotkać z pytaniem dobrze, ale co się stało? Bo jak mówimy ich habe eine Panne, to nie oznacza, że złapaliśmy gumę, chyciliśmy panę, nie? Tylko chodzi o to, że mamy awarię. Ponieważ die Panne to jest ogólnie awaria, jakaś usterka techniczna może być na przykład. I w tym momencie, kiedy mówimy ich habe eine Panne, to ten nasz rozmówca będzie rozumiał, że mamy jakąś awarię. I wtedy właśnie nie współgra to z tym znaczeniem po śląsku na przykład. Czyli chyciłech pana, no to złapałem gumę. A po niemiecku mam awarię, ich habe eine Panne, mam awarię. Czyli chcąc powiedzieć po niemiecku, że mamy na przykład awarię koła, awarię ogumienia, trzeba byłoby powiedzieć ich habe eine Reifenpanne. Czyli wtedy oznaczałoby to dokładnie, że mam awarię koła, czyli ogumienia. I to jest właśnie fajne w języku niemieckim, że wystarczy dodać słowo do słowa i już tworzy się nowe znaczenie. No nic, mam nadzieję, że teraz już będziecie właściwie wzywać pomoc drogową. Tschüss!